Witajcie, witajcie moi drodzy. Dzisiaj wbijam z krótkim filmikiem z dzikiej kuchni. Tym razem nie będzie to zupa. Tym razem będzie to prosty, szybki przepis. Niemniej będziemy wykorzystywać dokładnie te same ziółka, co ostatnio. Czyli krótkie przypomnienie. 1. Pokrzywa. 2. Mniszek lekarski. 3. Podagrycznik. Trzy proste ziółka. Tym razem te ziółka, te warzywa, te dzikie rośliny jadalne użyjemy razem z makaronem. Przypominam, mamy umyte, przepłukane oraz sparzone wrzątkiem roślinki. Myślę, że tutaj tak samo zaczniemy od mniszka lekarskiego. Innymi składnikami potrzebnymi do przyrządzenia naszej potrawy są tradycyjnie pieprz, sól, czosnek, i żółty ser. Kto ma ten matarkowany, kto nie, sobie pokroi w kosteczkę. Kosteczkę większą wrzucimy do naszej roślinnej papki i drobniejszą do posypania na końcu. Rozgrzewamy na patelni nasz ulubiony tłuszcz. Czy to będzie masełko, czy to będzie oliwa. Normalnie użyłabym u siebie oliwy. Tutaj do dyspozycji mam olej. Nie ma problemu. No i cóż, wrzucamy nasz mniszek. Jest go za dużo. W tym czasie pokroimy, rozdrobnimy sobie pokrzywę. I na koniec wjeżdża nam podagrycznik. Myślę, że podleję to trochę wodą, żeby to się fajnie poddusiło, a niekoniecznie spaliło. To widzimy się za parę minutek. Jest 5 minut później. Dodaję sól. Dodaję pieprz. No i dodaję starkowany czosnaczek, bo tu akurat nie mam wyciskarki. Teraz to wszystko niech się poddusi z 2 minutki, a ja w międzyczasie opowiem Wam, że zupa z tych 3 składników, pokrzywowo, mniszkowo, podagrycznikowa, z odrobinką bluszczyka kurdywanka, wyszła wyśmienita.
Muszę się przyznać, że od razu sobie zaserwowałam dokładkę i po prostu wyszła idealna. Te 5-8 minut gotowania się zielska wystarczyło, nic nie było łykowate, nic nie zostawało. Ciągnęłam dwa talerze, a potem na wieczór jeszcze jeden, także zupka zeszła jednego dnia. Zapach roznosi tutaj się wspaniały. Roślinki, czosnek. I teraz sobie wymyśliłam, że dodam trochę sera, żeby wyszedł taki jakby serowy sos z roślinkami. Serek się podtapia, a ja jeszcze zabawię Was taką opowiastką, bo ktoś by powiedział: a po co tu chodzić, zbierać, trzeba się znać, można kupić przecież szpinak czy jakiś inny jarmuż i już, i zrobić tak samo. Oczywiście, że można i jak najbardziej, natomiast jeśli ktoś zna tych kilka roślinek, umie je rozpoznać, umie je znaleźć za darmo na wyciągnięcie ręki, to jest to duża frajda. Poza tym nie oszukujmy się, warzywa, które kupujemy w supermarketach czy innych sklepach, tak naprawdę nie wiemy o nich nic. Może one nigdy nie widziały słońca, może są w szklarniach pod jakimiś lampami hodowane. Nie wiemy, czym je spryskują, tak? Jakimiś środkami owadobójczymi i tak dalej. Natomiast dzikie rośliny, moi drodzy Państwo, mają zupełnie inną energię. To one muszą walczyć z konkurencją o każdą kroplę wody, o promienie słoneczne. Rosną sobie wolne, na słoneczku, na powietrzu i dostarczają nam po prostu innych składników, innej energii, innej potencji i siły witalnej. Także po mojemu same plusy. Przede wszystkim też odkrywamy nowe smaki. Jest to coś, co nam może coś przypominać, natomiast nigdy stricte takiego czegoś nie jedliśmy. Takich dokładnie smaków nie znamy. Także ciekawa zabawa, duża frajda, samo zdrowie, odkrywanie, doświadczanie. Polecam. Ja tradycyjnie umieram z głodu, więc lecę już kosztować, smakować, zanim wystygnie. A Wam życzę super dnia, super pogody. Trzymajcie się.